Odwieczne marzenie człowieka o tym, by nikt nie był głodny, miało stać się faktem pod koniec XX wieku. Wieku, który nazwano epoką zielonej rewolucji. W laboratoriach całego świata trwały gorączkowe badania. Nadeszła przecież era inżynierii genetycznej i biologii molekularnej. Każdego roku tworzone rękami naukowców nowe odmiany zbóż i roślin wkraczały na pola i pastwiska. Były bardziej odporne na mróz, wichury, deszcz i śnieżyce. Przynosiły coraz większe plony. Przyroda, sądzono, poddawała się woli człowieka. Ale wkrótce nastąpił kontratak. 1/3 powierzchni globu zajmują pustynie i półpustynie. Piaski nie dały za wygraną, ruszyły naprzód. Jeżeli nic się nie zmieni, około roku 2000 zajmą połowę terenów uprawnych naszego globu. Sucho jak pieprz. No jest woda, proszę. A co ja tu mam? Nie, tu nic nie ma. O, tu, proszę. Zabiegi agrotechniczne masz prowadzić. Ale co, to reszta? Nie, resztę jaką mamy, trzeba oszczędzać. Słuchaj, a może coś z glebą? Wygląda na to, że wszystko jest w porządku i z tych rzeczy, za które człowiek jest odpowiedzialny, to znaczy nawożenie, gospodarka wodna i mechanizacja, nie zawiodło nic. Zawiodła biologia prawdopodobnie, siła kiełkowania nie taka. Nie, ale wiesz, gdyby wszystko było w porządku, to nie byłoby problemu. No przecież w skali planety cały czas mówi się o narastającym problemie głodu. No to jest jak ze wszystkimi prognozami katastroficznymi. Jest bardzo przyjemnie takie katastroficzne wizje tworzyć i mówić, ale na no przykład, nie że... ile nas jest, no tam trochę ponad 5 miliardów, no a ile można uzyskać z gleby, którą mamy do dyspozycji? No to już dosyć dokładnie wiadomo. Otóż wiarygodne, powiedzmy, prognozy twierdzą, że wyżywić nasza planeta jest zdolna około 12 miliardów ludzi, czyli więcej niż dwukrotnie niż w tej chwili jest na Ziemi, a prognozy optymistyczne mówią nawet o 30 miliardach. 30, no niby jak? Niby jak? Wyobraźnia, mój drogi, wyobraźnia. Wyobraź sobie, że mamy na przykład rok 2188. Jutro, najpóźniej pojutrze, wiosenny świt, na farmie błyskają pierwsze światła, rozjarzają się ekrany centrum. Z cichym gwizdem startują dyski komputerów. Tylko pianie kogutów zastąpił sygnał gotowości satelitarnych odbiorników. Prognoza pogody, przekaz z orbitalnego komputera meteo. Prognoza na tygodnie naprzód. Prognoza godna wizjonera, akuratna. Może dlatego, że dotycząca tylko obszaru farmy, a może dlatego, że komputery będą o niebo lepsze. Centrum pochłonie informacje. W procesorach rozhuśtają się prądy. Rolnictwem rządzą dwie potężne zmienne. Pogoda i rynek. Z ich analizy komputery centrum zdecydują o wyborze idealnych zasiewów i wielkości obszarów uprawy, określą potrzebne ilości nawozów, ustalą terminy agrotechnicznych zabiegów. To będzie rolnictwo bez niespodzianek i maszyneria ruszy. Bo to już nie będzie zwykłe pole. Kilka metrów pod powierzchnią ziemi nad gospodarką wodną uprawy czuwać będzie hydrotechniczna sieć. Hektary rur z czujnikami wilgoci uruchamiającymi zawory wszędzie tam, gdzie wystąpi nadmiar bądź niedobór wody. Pod dyktando chemicznych analizatorów gleby wprost do układów korzeniowych wsączać się będą odmierzone ilości nawozów i składników mineralnych. I nie będzie już problemu szkodników, chwastów czy chorób, bo biologia, ta inżynierska, też będzie stała o niebo wyżej. Każda 5 uprawy na bieżąco informować będzie centrum o stanie swego zdrowia i potrzeb, bo to będzie era gospodarstw informatycznych. Maszyny. Może będą to takie kombajny ścinające zboże laserem i młócące strugami sprężonego powietrza, a może takie, które natychmiast po ścięciu poddadzą zbiór głębokiemu zamrażaniu, tak by można go było przechowywać w nieskończoność. Może siew odbywać się będzie przy pomocy tego wehikułu nakładającego na pole warstwy odpowiednio obrobionej ziemi zmieszanej z genetycznie dobranymi ziarnami? A wszystko oczywiście pod dyktando centralnego komputera.
A może siać się raczej będzie przy pomocy takiego dziwolonga nacinającego grunt i układającego w nim taśmę z wyselekcjonowanym ziarnem. Nieważne szczegóły. Ważne, że to nie będą już maszyny, lecz generacja specjalistycznych robotów, inteligentnych, orientujących się w otoczeniu, kierowanych przez centralny komputer farmy. Jutro, najpóźniej pojutrze. Choć tak naprawdę, gdy mowa o rolnictwie przyszłości, na pewno wiadomo tylko jedno, że będzie. A jeśli do tego jeszcze dodać te wszystkie cuda związane z inżynierią genetyczną i biotechnologią, ale wystarczy popatrzeć na glob jako całość. Tu jest nieźle, ale tu? I ten pas ciągnie się, przechodzi na inne kontynenty. Także na ten kontynent południowy, który na brzegach jest znakomity, ale w środku po prostu nie nadaje się do niczego, co związane z rolnictwem. Tu kiepsko. Nawet tu. Przecież to jest porośnięte wspaniałą roślinnością, ale roślinnością, która nie ma znaczenia rolniczego. Tak. Widzisz, to wszystko jest znakomite, ale zapomina się jakby, że zaczyna brakować armat, że po prostu nie mamy terenów, na których można to znakomite, nowoczesne rolnictwo uprawiać. To znaczy, i tych terenów będzie coraz mniej, słuchaj. Znaczy mówisz o tym, że brakuje gleby, tak? Dokładnie, no co roku taka jest statystyka, 60 tysięcy kilometrów kwadratowych żyznej gleby tracimy na rzecz pustyń. A jeśli dodać do tego jeszcze te wszystkie tereny, które sawanny, prawda, stepy i tak dalej. Widzisz, nawet w Polsce pojawił się problem, pojawiły się strasznie alarmujące głosy na temat pustynnienia centrum Wielkopolski. Kiedyś były tam znakomite łąki i pola uprawne. W tej chwili coraz częściej pojawiają się rośliny, które wskazują na to, że jest to obszar, który ulega stepowieniu. Wody coraz mniej. No więc właśnie, jest wody w Polsce za mało, czy jest dość? Otóż jak zawsze wśród naukowców istnieją dwie szkoły, Falenicka i Otwocka. Prawdą jest tylko to, że w Polsce mamy około 60 centymetrów opadów rocznie i uważa mogę się jednak, że to jest zasoby dość. Wodne Polski stawiają nasz kraj na 26. miejscu wśród krajów europejskich. A czy mogę ci powiedzieć, jak jest to według tych dwóch szkół? Jedna proszę twierdzi, bardzo, że nawozimy za dużo, a druga twierdzi, że nawozimy za mało. I wydaje się, że ta pierwsza jest paradoksalna, ale jest bliższa prawdy. Dlatego, że bardzo intensywne nawożenie przy tej ilości wody, którą mamy, powoduje bardzo silne zakwaszenie gleby. A to z kolei niesłychanie niekorzystne zmiany chemiczne. Na przykład glin przeradza się pod wpływem zbyt dużej ilości nawozów mineralnych w postać jonową, która jest absolutnie zabójcza dla systemu korzeniowego roślin. No w związku jest dobrze, dlatego że nie należy znawozić za dużo. Natomiast przeciwdziałanie temu, czyli wapnowanie gleby, rzeczywiście jest problematyczne, bo obliczono, że gdyby w skali Polski prawidłowo wapnować glebę, należałoby dokonać inwestycji, które kosztowałyby rzędu 2-3 hut Katowice. To jest oczywiście absurdalne. Więc jest źle. Słuchaj, nie, ale wróćmy może odrobinę do początku. O czym się mówi? Gleba. No właśnie, ustalmy przede wszystkim, co to jest. No. Gdyby tak spojrzeć na przekrój tego, z czym mamy do czynienia, to okazuje się, że ta gleba, ta istotna jej część, to jest właśnie tyle. Ten pasek, 20, no maksimum 40 centymetrów tej wierzchniej warstwy. Ale to, co jest naprawdę istotne, to jest to, co jest niżej. To jest przecież nieraz półtora, a nieraz i 10 metrów, jak na przykład w przypadku systemu korzeniowego kukurydzy. Inne rośliny korzenią się na głębokości 1,5 metra. Tam jest warstwa tak zwanej martwicy, ale to nie znaczy, że ona jest w ogóle nieistotna. Jest bardzo istotna, bo tam się dokonują te olbrzymie, ważne procesy chemiczne. No i weź teraz spróbuj na tak olbrzymich terenach podziemnych dokonywać zmian. Spróbować? No proszę bardzo, no wystarczy wyciąć kilkadziesiąt hektarów lasu, który tam gdzieś rósł i natychmiast zmieniają się warunki mikroklimatyczne, pojawiają wiatry, zmniejszają opady, znika warstwa tej urodzajnej wierzchniej warstwy. No
Inny przykład. Budujesz kopalnię odkrywkową, prawda? No i odpompowujesz wodę, w związku z tym poziom wód gruntowych gwałtownie maleje. Przesusza się, znika wierzchnia warstwa urodzajna. Inny przykład. Wypuszczasz za dużo zwierząt, które... No po prostu jest ich zbyt wiele jak na możliwości wytwórcze tej gleby, prawda? Inny przykład. Budujesz przemysł, który wprowadza do gleby związki chemiczne, które... Historia rolnictwa jest tak samo pełna paradoksów jak historia cywilizacji. Pierwsze gospodarstwa rolne powstały na żyznych krawędziach pustyń i nieużytków. Te niewielkie skrawki zieleni pozwoliły udomowić wiele zwierząt i dostarczały nasion do uprawy zbóż. Amerykańscy pionierzy, którzy dotarli do skraju wielkich pustyń, szybko odkryli, że otaczające je łąki i zielone pastwiska są wspaniałym terenem do hodowli bydła i innych zwierząt. Był to czas, gdy olbrzymie stada koni pędzono przez południowo-zachodnie Stany Ameryki. Pastwiska ciągnęły się aż po horyzont, a osadnicy uwierzyli, że trawa będzie rosnąć zawsze. Mylili się jednak bardzo. Zwierzęta wgryzły się w trawę tak głęboko, że naruszone zostały mechanizmy jej wzrostu, a wśród traw czekał tylko na to twardy, niejadalny krzew o nazwie meskite. Wypijał życiodajną wilgoć, zabijając powoli trawę. Zaczęła się walka. Ludzie zbudowali ogrodzenia i nowe źródła wody. Nad pastwiskami rozpylano z powietrza środki chemiczne, które miały zniszczyć tylko chwasty. Wprowadzono rotację w użytkowaniu pastwisk. Pustynne piaski zaczęły powoli znikać, a na ich miejsce znów pojawiła się trawa. Ale meskite i pustynia tylko czekają na chwilę słabości. Zawsze są gotowe powrócić. Jeszcze 100 lat temu dolina San Simon w Arizonie była zielona i żyzna. Ale hodowla bydła na zbyt wielką skalę sprawiła, że w ciągu kilkudziesięciu lat pustynia wdarła się nieubłagania na bujne dotąd pastwiska. Nowy kanał, który wykopano, by zapobiegać powodziom, spowodował szybszy przepływ wody i erozję koryta rzeki. Ponieważ coraz mniej roślin utwardzało glebę, coraz więcej materiału spływało w dół rzeki. Potężna erozja rzeczna wypłukiwała wierzchnią warstwę gleby zarówno do bocznych kanałów, jak i głównego nurtu. Dodatkową erozję gleby powodował wiatr. Zapobiec tym procesom mogły tylko specjalne zapory o kształcie przypominającym wachlarz. Dzięki nim zrzuty wody rozkładają się równomiernie na dużym obszarze, ograniczając siłę erozji. Specjalne urządzenie zmniejsza także szybkość wypływu wody. Brzegi kanału nadgryzione erozją przywrócono z wolna do pierwotnego kształtu na długości 30 km od zapory. I zieleń wróciła. W stanie Utah, mimo intensywnego nawadniania pastwisk, nie udało się uniknąć ataku pustyni. Letnie wypasy bydła na nisko położonych wzgórzach sprawiły, że bezużyteczny jałowiec zaczął wypierać trawy. Walka z niepożądanymi roślinami polega obecnie na karczowaniu. Traktory ciągną stalowe łańcuchy, które wyrywają chwasty wraz z korzeniami. Jałowiec zostaje albo wyrwany w całości, albo zmiażdżony tuż przy powierzchni ziemi. W przyszłości, by chronić trawę, obowiązywać będą także okresowe zakazy wypasów. W stanie Oregon pastwiska zagrożone przez bylinę chroni się jeszcze inaczej. Ciężkie maszyny zasiewają prerie nowymi gatunkami roślin pastewnych. Metalowe tarcze otwierają glebę, a wleczone za traktorem łańcuchy przykrywają nowe nasiona warstwą ziemi.
Dzięki takim zabiegom wzbogaca się naturalne środowisko życia zwierząt i roślin. Każdego roku pustynie naszej planety rosną o 6 milionów hektarów. Tyle właśnie ubywa zielonych pastwisk. Walka trwa, a jej wynik, jak zawsze w starciu dwóch równych przeciwników, jest wciąż otwarty. Właściwie nie widzę specjalnie powodów do pesymizmu, bo okazuje się, że nawet w tak suchych rejonach jak niektóre stany Ameryki Północnej można przeciwdziałać pustynnieniu krajobrazu, można zmieniając układ stosunków wodnych sprawić, że są to znowu żyzne pastwiska czy pola uprawne. Fajnie jest, tak? Jest po prostu normalnie. Człowiek jest w stanie tym tendencjom przeciwdziałać. No, a pamiętasz informacje z tego roku, co się działo? W samych Stanach Zjednoczonych, w tym kraju znakomitej technologii, stracono w okolicach 300 tysięcy hektarów gleby. Bo kochany, była katastrofalna susza, która się nie zdarzyła od kilkudziesięciu lat. Nie zdarzyła się od kilkudziesięciu lat. To kiedyś, jeszcze kilka lat temu, był tylko temat, który chętnie poruszali publicyści, bo to tak katastroficznie wyglądało. A w tej chwili zbierają się naukowcy i próbują na trwającej rok konferencji przynajmniej ocenić skalę zagrożenia. Słyszałeś o efekcie cieplarnianym. Zrobiliśmy przemysł, ten przemysł bardzo chętnie wydziela do atmosfery ogromne ilości dwutlenku węgla, a dwutlenek węgla działa tak jak szyba cieplarni, prawda? Przyjmuje promieniowanie słoneczne, to promieniowanie słoneczne gdzieś tam trafiając w ziemię zamienia się w bardziej długofalowe, w ciepło po prostu, ale tego ciepła to dwutlenek węgla z powrotem już nie oddaje. I efekt jest taki, że temperatura zaczyna rosnąć. Gdyby policzyć zmianę temperatur w skali roku, to ostatnio mieliśmy najwyższe notowania w dziejach. A przewiduje się, że w przeciągu najbliższego pół wieku średnia temperatura Ziemi wzrośnie, no niby niedużo, o 2 stopnie. Ale co to oznacza? Że środki kontynentów stracą wodę. Że tamten problem pustynnienia naprawdę urośnie do problemu zasadniczego. Być może nawet pojawi się to i w Europie. Będą i inne skutki, pozytywne niby, bo gdzieniegdzie powstaną klimaty bardziej zbliżone do tropikalnych, większe opady i tak dalej, ale tam także, kiedy analizuje się gospodarkę chemiczną roślin, dochodzimy do wniosku, że będzie źle, że wody zacznie po prostu brakować. Słuchaj, to nie jest problem wydumany, no bo wiesz, jest taki dowcip, który w tej chwili krąży w Stanach Zjednoczonych po tej ostatniej suszy, kiedy farmer przychodzi do... pragnie ubezpieczyć własne pole, prawda, i urzędnik mówi: w porządku, proszę pana, nie ma sprawy, tylko ja bym chciał to pole zobaczyć, żeby ocenić na jaką wysokość. Ależ nie ma sprawy, mówi rolnik, niech pan popatrzy, i pokazuje niebo pełne pyłu i chmar, wiesz, suchej, rwanej ziemi, mówi: niech pan patrzy, właśnie nadlatuje. I nie wiem, czy przypadkiem nie jest to dowcip, który jest z serii makabrycznych. Wiesz, ja przypuszczam, że to nie jest pesymizm. To nie jest wszystko pesymizm. To jest... My zwykle przedstawiamy w naszych programach takie sprawy, które są rozwiązane, znaczy są znakomite propozycje rozwiązań. A tutaj po raz pierwszy zetknęliśmy się z sytuacją, w której rozwiązania nie ma i właściwie trzeba krzyczeć o działanie. Bo inaczej, no bo inaczej to wszystko na ziemi będzie tak jak w studio. O, erzace, atrapy, plastik, papier. Wiele lat temu obekiwały tu pasące się stada owiec. Ale zwierząt okazało się za dużo, jak na możliwości gleby. Trawa zanikła, pozostały krzaki, kaktusy i piasek. Pustynia. I w pozycji straty zapisać trzeba było kolejne hektary. To idzie łatwo. Odwrotnie jest dużo trudniej. Odwrotnie to już trzeba pomyśleć. Sękaty bęben jest maszyną rolniczą do uprawy pustyni. Wymyślili to Amerykanie w połowie lat 70. Wypełniony wodą walec waży prawie 2 tony. Z łatwością obraca krzaki w drzazgi. Wyciska w przemielonej ziemi tajemniczy wzór w bruzdek. A tuż za nim może być dołączony siewnik wprowadzający w jamki nasiona trawy. Dlaczego tak? Przypomnijmy, że wszystko dzieje się w świecie, gdzie opady są rzadkim zjawiskiem, a woda nader szybko ucieka z miejsc penetrowanych przez korzenie. Walec zagęszcza grunt, a wyżłobienia chwytają i przechowują wilgoć, dając nasionom szansę wzrostu. Ot i wszystko. A najciekawsze, że działa. Woda.
banałem jest stwierdzenie, że ona właśnie stanowi podstawę życia, esencję rolnictwa. A wody jest mało. Trzecia część powierzchni ziemskich lądów jest sucha i ołowa. Wątłe i rzadkie deszcze błyskawicznie przenikają tu skorupkę gleby, znikając bez śladu gdzieś w głębi. Nawet trawa nie ma tu szansy na wzrost. I rachunek strat jest coraz gorszy. Pustyń i nieużytków przybywa. Przybywa też ludzi. Tam, gdzie najsilniej świeci słońce, najlepiej też widać cień planetarnego głodu. Mierniki wilgoci ledwo drgają, ale ślady wody przecież są. Wody bezużytecznej, bo rozproszonej. Gdyby udało się ją skoncentrować. Tak właśnie narodziła się idea. Pustynia Sonoran w południowej Arizonie. Od 18 lat trwa tutaj eksperyment, którego celem jest znalezienie prostej i taniej metody wykorzystania śmiesznie małej ilości opadów do celów rolniczych. Mówiąc inaczej, o wyrwanie pustyni kawałka jej włości. Jedna z instalacji projektu. 1000 m2 łagodnego zbocza oczyszczono z krzaków i kaktusów. Surową ziemię pokryła warstwa szklanej maty, potem asfalt i ochronna powłoka z aluminiowej farby. Mata szklana była tu tworzywem zbrojeniowym. Asfalt gwarantował nieprzemakalność. Konstrukcja taka latami zachowuje właściwości przy minimalnych zabiegach konserwacyjnych. Właściwości. Tu nie przepadnie ani kropla spadającego na tę pułapkę deszczu. Z 1 cm opadów w pobliskim zbiorniku przybywa 8000 litrów znakomitej słodkiej wody. Eksperyment trwa. Szuka się ideału. Wszystko jeszcze trochę po omacku. Nie wiadomo, jaka powinna być optymalna powierzchnia deszczowej pułapki, jaka forma najlepiej przeciwdziała wpływom wiatru i temperatury, z czego zrobić podłoże. Na te pytania musi odpowiedzieć praktyk. Pustynia pokrywa się metalową folią. Żwirem wysypanym na asfalt lub plastik. Wypróbowano beton, syntetyczny kauczuk, parafinę. Ideału nie ma. Równania na glebę, klimat i koszty na razie nikt nie potrafi rozwiązać. Ale praktyczny sprawdzian pomysłu już jest. I jest woda, czasem dużo wody. Bez głębokich odwiertów i kłopotów z energią zasilającą pompy. Kłopoty nie kończą się jednak z chwilą wypełnienia zbiorników wodą. Natychmiast rodzi się następny problem – parowanie. W krajach o suchym klimacie więcej wody ucieka w powietrze niż w glebę. Para idzie w gwizdek. Zbiorniki trzeba osłonić, wymyśleć dla nich gigantyczną pokrywkę. Najlepiej z czegoś pływającego po powierzchni. Niezła okazała się parafina. Zdają egzamin kostki z kauczuku butylowego. Ale ten materiał nie należy do tanich. W ogóle dobre jest cokolwiek, nawet warstwa ping-pongowych piłeczek. Każdy pomysł może się przydać. Dr. Brent Clough z Uniwersytetu Stanu Arizona zaproponował inne, proste rozwiązanie problemu parowania. Zamiast jednego basenu, rodzina zbiorników o różnej głębokości. W miarę ubywania woda ścieka do sekcji o coraz mniejszej powierzchni, a mniejsza powierzchnia to mniejsze parowanie. Tanio, efektywnie. Dodajmy, że technika deszczowych pułapek jest tylko pozorną nowością. Od przeszło wieku podobne systemy zwane uprawami naciekowymi używane są w krajach o suchym klimacie. Część pustyni chwyta opady, przekazując wodę na sąsiednie malutkie pólko. 2 cm deszczu można skoncentrować tak, że uprawa otrzymuje 8 cm wody. Dość dla trawy, dość nawet dla drzewek śliwy, brzoskwiń czy moreli. Sprawdzono. Tylko, że wszystko na małą skalę.
Tu, na pustyni Mesa w południowej Arizonie, gra idzie o dziesiątki hektarów. Eksperyment na skalę mamuta. Przez kilka lat narastały tu hałdy odpadów z pobliskiej kopalni węgla. Teraz techniką uprawy naciekowej próbuje się przywrócić życie. Zbiór pułapek deszczowych odprowadza wodę do basenów, skąd labiryntem rur popłynie na pola. To już nie zabawa, lecz próba w skali geograficznej. Woda jest tu za darmo, ale system irygacyjny potrzebuje energii. Na zbiornikach pojawiły się więc pływające wysepki słonecznych kolektorów. Promienie skoncentrowane na fotowoltaicznych ogniwach zaspokajają wszystkie potrzeby pomp. Upał pracuje tu przeciw sobie. Możliwe jest oczywiście także podejście inne, by tak rzec, ciułacze. Dr. Duane Fink z amerykańskiego Laboratorium Ochrony Wód od kilku lat bada wpływ malutkich pułapek deszczowych na wzrost pustynnego krzaka zwanego przez Meksykanów jojoba. Ta nieznana w Europie roślina porasta suche połacie Arizony, Kalifornii i Meksyku. A prawdopodobnie dałaby sobie radę gdzie indziej, to twardy organizm. Potrafi przetrwać nawet tam, gdzie deszcze padają przeraźliwie rzadko, a jojoba wytwarza wysokiej klasy szlachetny olej. Rolnictwo jeszcze jej nie odkryło, ale może pewnego dnia. Dr. Fink buduje małe pułapki deszczowe, które dostarczają wodę bezpośrednio do systemu korzeniowego pojedynczej rośliny. Neutronowa sonda dokonuje właśnie kolejnego pomiaru wilgotności gleby. Rezultaty tych badań dowiodły, że nawet miniaturowy kolektor opadów podwaja rozmiary i produktywność roślin. Woda, jeśli jest, czyni cuda. Niestety mikrodziałanie zwykle przynosi tylko mini skutki. A tak naprawdę potrzeba akcji w skali wielkiej, geograficznej. W ostatnich latach pojawiło się nowe, obiecujące narzędzie takich działań. Plantowanie laserowe, sposób na budowę ogromnych, idealnie płaskich, poziomych pól. Woda z systemu irygacyjnego może wtedy rozprzestrzeniać się równomiernie na całą uprawę. Dotrzeć do każdego ziarna w równej, odmierzonej ilości. Obracający się laserowy nadajnik wysyła absolutnie poziomą, ostrą wiązkę światła. Odbiornik umieszczony na równiarce reaguje, zmieniając wysokość lemiesza. W ciągu 2 dni technologia ta pozwala idealnie spoziomować 75 hektarów pola. Tak, woda to eliksir rolnictwa. I każde działanie w ostateczności zmierza do manipulacji tym płynem. Ale nawet największa skala ludzkich działań jest przerażająco nikła wobec strat. Powtórzmy. Na razie w skali planety pustynie rozszerzają się z szybkością 60 tysięcy kilometrów kwadratowych rocznie. A gdy dodać przyrosty terenów stepowych? Na razie w skali planety głodnych przybywa. W skali planety. U progu XXI wieku inne skale nie są ważne.